Serdecznie chciałem serdecznie wszystkich powitać na naszym pierwszym powakacyjnym spotkaniu. Tematem wykładu jest Tengryzm na pogaństwo ludów tureckich. Naszym prelegentem jest pan dr Michał Pędracki. Wasła wyjaśnienia na temat, dlaczego temat, który jest może trochę egzotyczny. Otóż świat słowiański sąsiaduje ze światem turańskim od dawna. Między tymi światami zachodzą interakcje, które wszyscy znamy ze szkoły średniej, czy nawet podstawowej. I doskonale wiemy, że tym, co czyni te interakcje także konfliktowymi, jest to, co dzisiaj nazywa się fundamentalizmem islamskim. W związku z powyższym, każde zjawisko, które jakoś jest do pewnego stopnia przynajmniej na kontrze w stosunku do tego fundamentalizmu, jest interesujące z punktu widzenia nie tylko kulturowego czy religioznawczego, ale także z punktu widzenia bardzo wybitnie praktycznego. Jako coś, co może wpłynąć na kształt sąsiedztwa między tymi światami. I taka była intencja zrobienia spotkania o czymś, co... A były takie głosy, co wydaje się trochę jednak egzotyczne, a wcale tak bardzo egzotyczne być nie musi i moim zdaniem nie jest. A co do reszty, to już oddaję głos panu doktorowi. Przypominam, zwłaszcza dla osób, które są pierwszy raz, że jest najpierw wypowiedź prelegenta, potem będzie czas na pytania i wszelkiego rodzaju uwagi. Z mojej strony to jest wszystko. Oddaję głos naszemu prelegentowi. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za zainteresowanie tym, co powiem. Włączę sobie tu stoper, żeby się zmieścić w czasie, bo ja mam tendencję zawsze mówić za długo i jak zacznę, to nie mogę skończyć, więc spróbuję tu się jednak dyscyplinować. Dobrze, podstawowa kwestia, może tutaj należałoby zacząć, no to zdefiniować pojęcia w zakresie, w którym będziemy się poruszać. No, mamy tu w temacie, w tytule mamy Tengryzm, mamy neopogaństwo, no i mamy ludy tureckie. Myślę, że tutaj każdy z tych trzech terminów należałoby zdefiniować, ponieważ one mogą być niejasne, czy mogą być kontrowersyjne. Pierwsza rzecz, może od końca trochę, może ludy tureckie na początku, czyli kim są ludy tureckie, jak wiemy. Mamy kilka grup językowych w ramach wspólnoty ludzkiej, kilka dużych grup językowych. Jedną z tych grup jest między innymi, jak wiemy, grupa indoeuropejska, w ramach tej mamy między innymi grupę słowiańską, natomiast taką nieco podobną względem wielkości albo być może obszerności grupą językową, pod względem ilości użytkowników, może tak, grupą językową. Jest grupa altajska. Grupa altajska, czy tutaj z kolei mamy trzy podgrupy, to jest podgrupa tunguzo-mandżurska, mongolska i ta turecka właśnie, turecka albo żeby, jak niektórzy używają też określeń, turkijska albo turańska, no żeby uniknąć tutaj pomieszania tureckości, tej szeroko pojętej od tej tureckości, węziej pojętej, ograniczonej do państwa Turcja, no bo właśnie może nastąpić nieporozumienie tureckie jako związane z państwem Turcja i tureckie jako związane z tym szeroko pojętymi ludami tureckimi, więc no stąd też to określenie turkijski, turański na określenie tych to szersze, w tych szerszych ramach, jeżeli się tutaj poruszamy. No i teraz gdzie te ludy turkijskie czy turańskie będą występować? No jak sobie spojrzymy na mapę, tak myślę, że mniej więcej mamy tą mapę wyobraźni, mapę Azji i Europy też części. To te ludy zajmują dość duży obszar, bo to się zaczyna na obszarze właśnie tego naszego w sensie najbliższego nam państwa Turcja. Natomiast dalej na wschód to mamy ten pas, cały pas tych ludów, państw tureckich. To są głównie państwa znajdujące się na obszarze tak zwanej kiedyś w Związku Radzieckim Azji Centralnej, czy Azji Środkowej, to i w Polsce też taki termin używamy. Czyli to będą te państwa takie jak Azerbejdżan,
tutaj idąc od zachodu. Azerbejdżan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan i nawet daleko na wschodzie, na obszarze dzisiejszych Chin, na obszarze dzisiejszych Chin zachodnich, prowincja Xinjiang. To mamy Ujgurów, którzy też są Turkami, Turkijczykami, Turańczykami, mamy też tą stąd nazwę. Turkiestan, chiński to Turkiestan. Turkiestan, jak ta nazwa sama w sobie używana czasami, może teraz mniej, ale swego czasu na określenie tych państw Azji Centralnej, Azji Środkowej, no i też tutaj w obszar tego pojęcia wchodzi również Xinjiang, czyli te dzisiejsze Chiny Zachodnie. Zadam też taka tutaj dygresja, ci Ujgurowie też mają liczne problemy z państwem chińskim, z Republiką Ludową, a z punktu widzenia Chińskiej Republiki Ludowej państwo ma z nimi, no ale to jest oddzielny temat w tym momencie. No więc tych użytkowników języków tureckich, czy turkijskich jest kilkaset milionów, więc to jest olbrzymia grupa. Ta grupa pierwotnie, no, ponieważ te języki są spokrewnione, więc musiały być, jak się domyślamy, kiedyś musiał być istnieć jakiś jeden prajęzyk turecki, turkijski, którego użytkownicy gdzieś żyli stosunkowo blisko siebie, się potem gdzieś rozeszli po tych tak dużym obszarze. No i tą praojczyzną wszystkich Turkijczyków, jak się sądzi, byłby obszar dzisiejszej zachodniej Mongolii. Tam też oni tam sąsiadowali, a teraz sąsiadują z ludami mongolskimi, językami mongolskimi, które są w ramach tej samej grupy altajskiej, ale w ramach innej podgrupy. Więc to jeżeli chodzi o kwestię z takiego zdefiniowania samych ludów tureckich, turkijskich. Następna kwestia, jakbyśmy zdefiniowali neopogaństwo, czy w ogóle pogaństwo. No bo taki termin dla mnie jest dość problematyczny. Znaczy tak się zdecydowałem, że no, że możemy go zostawić, no, ale należałoby go jakoś tam dodefiniować, bo no, ponieważ takie, no, taka terminologia się pojawia też w Polsce, no ale ona jest taka bardzo nieostra, bo też cóż to takiego jest to pogaństwo, na początku pogaństwo w ogóle, a potem neopogaństwo. No trudno to jednoznacznie zdefiniować, można tutaj zaproponować różne, znaczy generalnie termin jest anachroniczny, to na pewno jest anachroniczny, jest przestarzały moim zdaniem. Termin, który no, był stosowany swego czasu głównie przez chrześcijan na określenie wszystkich religii niechrześcijańskich. No to wtedy jeżeli taką cezurę przyjmiemy, no to ten gryz będzie pogaństwem, aczkolwiek z kolei dodawanie tego przedostka neo jest takie nie do końca wtedy słuszne, no bo mamy do tej pory byśmy mieli w takim rozumieniu pogaństwo dość powszechnie na świecie występujące. Więc nie musiałoby być jakichś tam form wskrzeszania tych tradycji, no właśnie, pogańskich, no bo one są żywe, jeżeli tak je rozumiemy. No więc tutaj można też trochę inaczej to też definiować, to jakoś intuicyjnie znowu, że to są z kolei no, wszystkie religie nieabrahamiczne, no, czyli no, też wtedy się ten gryz nadaje, bo jest religią nieabrahamiczną. Trzecią propozycją, może definicji, jakby to można było rozumieć, to by były religie może nie monoteistyczne. No i tu zaczyna być problem, bo ten tengryzm no, nie jest religią nie monoteistyczną, ale tu jakby stykamy się z kolejnym problemem, ponieważ no, we współczesnym religioznawstwie podział na religie monoteistyczne i religie politeistyczne no jest też generalnie bardzo płynny, bardzo umowny i raczej jest tendencja, żeby z niego wychodzić. Dlaczego? Dlatego, że w ramach wielu religii, które są tak naprawdę szeroko politeistyczne, jak się im przyjrzeć, to w tej teologii tych religii pojawia się idea, koncepcja Boga jedynego, absolutu, którego emanacjami, hipostazami, uszczegółowieniami mocy są te wszystkie inne tak zwane bóstwa. One de facto nie są bóstwami, tylko byłyby właśnie jego hipostazami, uszczegółowieniami mocy, czy lokalnymi objawieniami się, nie byłyby to oddzielne bóstwa. I taki przypadek mamy najprawdopodobniej w religii starożytnego Egiptu. Taki przypadek mamy z kolei już bardzo klasycznie w hinduizmie, na przykład współczesnym, tak jest.
Taką religią z pogranicza byłby też zoroastrianizm, który jest często uważany za najstarszy monoteizm w dziejach świata. Natomiast no, tamten Bóg też nie jest taki jednoznacznie jednoosobowy, jak to ma miejsce w islamie na przykład. No to, tylko, że on ma hipostazy, ma tych hipostaz 6 akurat, 6 i on sam jest 7, czyli 7 hipostaz. Więc to też jest takie nie do końca jednoznaczne, nie do końca, poniekąd jest to płynne, bo jak widzimy, że mamy w tych religiach wyglądających jak politeizmy, widzimy takie doświadczenia czy idee monoteistyczne. Też to działa w drugą stronę, oczywiście też religioznawcy to mówią, że mamy w religiach uznawanych za takie klasycznie monoteistyczne, jak islam nawet, czy chrześcijaństwo, no taką tendencję do czczenia innych bytów poza Bogiem. No, w chrześcijaństwie jest w ogóle, bo mamy tą ideę Boga w trzech osobach, no to dla na przykład muzułmanów to jest w ogóle jakiś kryptopoliteizm, bo jest czy tak jakby jeden Bóg, a jest jakby ich trzech, no więc tutaj jest to podobnie. Mamy też w wielu odłamach chrześcijaństwa kult świętych, czyli takich istot jakby pomniejszych bóstw, które wchodzą jakby w rolę tych bóstw pomniejszych istot świętych. No więc to nie jest takie jednoznaczne, poza tym też jak zauważa Mircea Eliade, jest też tak, że w ramach dowolnej religii można mieć też dowolne doświadczenie religijne, czyli można mieć w ramach religii, jak on to określa, takiej bardzo nawet prymitywnej i zdegradowanej, jakiś konkretny wyznawca może osiągnąć bardzo, no bardzo wzniosłe mistyczne doświadczenie i może być odwrotnie też w ramach takiej bardzo rozwiniętej, mistycznej religii uduchowionej, filozoficznej, jakiś tam konkretny wyznawca może mieć doświadczenie bardzo zdegradowane czy zdegenerowane wręcz. Więc to takie jest, no takie jest nieostre. Kolejnym jakby tym określeniem, to kolejną definicją tego w ogóle pogaństwa, to mogłyby być właśnie religie wymarłe też. Wymarłe, czy jakieś bardzo stare, które nie mają wyznawców i które się rekonstruuje, które się odtwarza. I tu mamy te, no mamy te właśnie ruchy neopogańskie w Europie, w Rosji, związane z tą próbą mniej czy bardziej udaną rekonstrukcji wierzeń słowiańskich, czy wierzeń germańskich, czy jakichś czy celtyckich, to mamy. W takim rozumieniu ten tęgryzm znowu gdzieś tam by się o to ocierał, natomiast też nie do końca, ponieważ rzeczywiście on był religią, no był religią starą, bo był religią wyznawaną na stepie no co najmniej 1500 lat temu. Pewnie też i wcześniej. Są pewne jakieś poszlaki, o których powiem za chwilę, że być może 3000 lat temu był wyznawany na stepie, więc religią, no jest religią na pewno starą. Natomiast on nie stał się nigdy religią martwą. Zawsze wyznawcy Tengri, już za chwilę przejdę do definicji samego tengryzmu, wyznawcy Tengri zawsze na tym stepie funkcjonowali, do tej pory funkcjonują, tylko że on jako ta religia nie mająca de facto ksiąg świętych, no ma bardzo przeróżne oblicza i bardzo przeróżne formy. Miał na pewno wcześniej tak i ma też i dzisiaj. No więc jakby ostatni element, który należy definiować, to jest właśnie tenże sam tengryzm. No więc tengryzm pochodzi od określenia, tengrianizm, czasami się spotyka takie określenie, to znaczy kalka z języka rosyjskiego, w języku rosyjskim to się najczęściej używa tengrianizm. I samo określenie pochodzi oczywiście od słowa określającego Boga czy też niebo, bo podobnie jak to ma miejsce w przypadku wielu innych religii, to najwyższe bóstwo, czy w pewnych momentach bóstwo jedyne, uważa się za bóstwo nieba. Niebo jest określane jako Tengri albo Kok Tengri, czyli błękitne niebiosa. Stąd też mamy Gok Turków, czy Kok Turków, czyli Turków błękitnych, ale to Kok to jest takie określenie związane z tym niebem, że oni są tacy no, bardzo blisko związani ze swoim bóstwem i stąd są błękitni. Najprawdopodobniej tak to było. Ten kult Tengri rozumianego jako niebo, niebiosa, no to jest taki typowy kult charakterystyczny dla koczowników, bo religie koczowników mają pewną dość stałą strukturę na całym świecie. Znaczy one oczywiście różnią się szczegółami, ale podstawowe tutaj cechy tych religii będą bardzo podobne, czy nawet takie same. To znaczy pierwsza rzecz, że koczownicy niezwykle czczą jednego Boga. To może być Bóg jedyny albo Bóg jedynie czczony, bo czasami mówimy też o innych.
Natomiast jest to zwykle, czy zazwyczaj, czy zawsze niemal, że jest to Bóg nieba, Bóg uraniczny, niebiański, ewentualnie z jakimiś, może to być jakiś tym uraniczno-solarny, czyli związany z symboliką słoneczną. No skąd to się bierze? Bierze się stąd, że koczownicy pustyni czy stepu, no bo to w tych obszarach geograficznych występują koczownicy. W innych no, mamy ludy osiadłe, rolnicze, czy też myśliwsko-zbieracki gdzieś tam w dawnych czasach. Natomiast w tych obszarach stepowych i pustynnych, gdzie w zasadzie jedyny możliwy typ gospodarki to jest taka pasterska hodowla zwierząt, dużych zwierząt, czy bydła rogatego, czy koni, czy wielbłądów, no to ten człowiek ma takie doświadczenie jednorodności świata. To znaczy on cały czas obcuje z jednorodnym stepem. Jak ktoś był na stepie, to zwłaszcza na tych częściach stepu, które są płaskie zupełnie, no to to jest takie, no bardzo jest to monotonne, jednolite. Mamy taką olbrzymią łąkę ciągnącą się od horyzontu po horyzont i nad tym niebo, które jest zawsze, zawsze czyste, czy prawie zawsze, tam nigdy chmur nie ma, czy prawie nigdy. Więc no to daje takie, podobnie jest na pustyniu, także to daje takie poczucie, że wszystko jest jednorodne, wszystko jest jednolite, no i musi być w tym jakaś jedna moc, a nie ma jakiegoś takiego doświadczenia tego podziału mocy na moce różnorodne, jak to jest typowe z kolei dla kultur rolniczych, gdzie tam będą ważne bóstwa żeńskie, no bo rodząca ziemia to jest korelacja z rodzącą kobietą, no więc czy jak, także tutaj następuje ten ważność w kulcie, w religii bóstw kobiecych, bóstw żeńskich, no i też ze względu na to, że ten świat rolnika jest taki bardzo rozczłonkowany na różnego rodzaju sprawy związane z tą wegetacją roślin i z tym jego życiem codziennym, także on to widzi tą moc też rozczłonkowaną na różne elementy ze sobą mniej lub bardziej powiązane, ale generalnie różne, czego nie ma w religiach koczowników. W religiach koczowników mamy tu moc jednorodną, stąd jest ten Bóg jeden, Bóg uraniczny, niebiański, Bóg też solarny, mogący być, stąd ta symbolika orła, która jest powszechna w religiach stepowych, no bo orzeł to jest tak solarny, lata w dzień, związany z niebem też, więc to tak jakoś w sposób naturalny się to łączy. Następna rzecz, że to bóstwo, ponieważ jest takie jedyne, jest uniwersalne i absolutne i w tym doświadczeniu koczownika przenika cały wszechświat, to też jest związane z takim faktem, że jak człowiek długo przebywa na stepie czy na pustyni, to wchodzi w taki lekki trans, bo następuje ta deprywacja sensoryczna, czy też ta stymulacja, monotonna stymulacja jednym bodźcem, że widzi cały czas to samo. I jak no, na tym stepie przebywa tam ileś, na tej pustyni, no to wchodzi w taki lekki trans i ma takie doświadczenie rozpuszczenia się własnego ego, rozpuszczenia się swojej osoby, osobowości i doświadczenie takiej jedności z całym wszechświatem, jedności z jakąś jednorodną mocą wszechświata. No więc ten Bóg Absolut też będzie, oprócz tego, że będzie jedyny, no to też czy jeden czczony, to też taka cecha typowa dla religii koczowników stepowych czy pustynnych, to jest, że nie będzie się go przedstawiać żadnymi kierunkami, no bo jak jest wszędzie, jest nieskończony, to jak go przedstawić, no nie można go ograniczyć w żaden sposób. No więc nie ma przedstawień, nie ma posągów, te przedstawienia posągi są charakterystyczne dla ludów rolniczych znowu. No i też, co bardzo ważne, nie ma świątyń, bo cały wszechświat jest jego świątynią, cały step, cała pustynia, no cały świat jest jego świątynią, więc nie ma sensu stawiać mu świątyń. Nie ma sensu gdziekolwiek pielgrzymować, no bo tak jest wszędzie. No więc to takie no cechy, które są podobne do religii monoteistycznej, że też to religie abrahamiczne w swoich korzeniach też są religiami pustynnymi, no jak wiemy, czyli też związanymi pierwotnie z koczownikami, potem to się zmieniło, ale... Wiemy, że islam oczywiście to narodził się w środowisku koczowników tych beduińskich, arabskich, judaizm, ten pierwotny jachwizm, bo judaizm już nie jako ta jego linia rozwojowa, natomiast jachwizm pierwotny tak, gdzieś tam w środowisku pustynnym. No i potem chrześcijaństwo między islamem a tym jachwizmem też jakby przedłużeniem będące jachwizmu i boczną odnogą od judaizmu, więc tutaj to bóstwo religii abrahamicznej będzie miało podobne cechy do bóstwa koczowników, do bóstwa innych koczowników, czy do Tengri, czy do bóstw koczowników z Afryki Wschodniej, czy do bóstw Masajów, czy Nuerów, to będą te cechy podobne.
Też takie cechy podobne będzie miał Ahura Mazda, ten bóg irański, bóg Persów. Też on jest istotny o tyle, że on będzie, tutaj możemy dostrzec bardzo wyraźny wpływ i tęgryzmu na ten mazdaizm czy zaratusztrianizm odwrotnie. Ale to jeszcze za chwilę, no, postaram się skracać już, bo już się rozgaduję. Następna rzecz, co tyczy samego, to jest takie ogólne uwagi o samej strukturze kultu Tengri, który jest właśnie takim. A jeszcze jedna ważna cecha, która jest we wszystkich religiach koczowników, która no, też będzie w tengryzmie, tym pierwotnym zwłaszcza, tym starym widoczna, ale w tym nowszym może też. To jest wojowniczość, sakralizacja wojny. Ludy koczownicze wszystkie są wojownicze, wszystkie oprócz tego, że zajmują się tym wypasem swoich zwierząt, hodowlą zwierząt. No to ich drugim podstawowym zajęciem jest łupienie wszystkich dookoła, zwłaszcza tych ludów osiadłych. No bo te ludy osiadłe są łatwym łupem, no bo nie mają czasu doskonalić się w sztuce wojennej, bo muszą pracować na roli, natomiast koczownik tego czasu na takie rzeczy ma więcej. No więc jest takie poczucie wyższości wobec ludów osiadłych, no i też takie podejście właśnie do wojny, jako do wojny świętej, do tego, że tym koczownikom się ta zdobycz należy. Zresztą mamy te ślady też w Starym Testamencie, tego bardzo, bardzo wyraźnie tu widoczne. Pewnie nie jeden by się dopatrzył też w islamie takich śladów tego typu podejścia, no ale najbardziej widoczne są w Biblii, w Starym Testamencie. W Nowym już tego nie ma, ale w Starym jeszcze jest bardzo, bardzo tu mocno to zarysowane. No i teraz, co jeszcze mamy w tym tengryzmie już historycznym, który będzie te cechy typowe dla tengryzmu jako takiego. Jakie mamy dokumenty? Dokumenty o wyznawaniu tengryzmu, to są najstarsze dokumenty, to są tak zwane napisy orchońskie. Inskrypcje odkryte w latach 80. XIX wieku w czasie wykopalisk niedaleko Karakorum, tam gdzie była stolica Gokturków, tego pierwszego tureckiego czy turkijskiego imperium stepowego, Ordobałyk, tak się to powinno wymawiać. No i tam w czasie wykopalisk znaleziono dwie takie wielkie stele, jak się okazało, wystawione przez władcę i jego brata, Bilge Kagana i Kultegina. Gdzie był napis z jednej strony po chińsku, z drugiej strony był napis wtedy w nieznanym języku jeszcze, jak się później okazało, był to język ten staroturkijski, czy ten starotureckki. Odcyfrowano ten napis nazywa się runicznym, mówi się o runach staroturkich. Znaczy one nie mają żadnego związku z runami skandynawskimi. To się określenie wzięło stąd, że one graficznie są tak wizualnie są podobne trochę. Natomiast nie mają żadnego związku, no jakiegokolwiek związku nie mają, no jest, ale mają pewne podobieństwo kształtu, ale to podobieństwo kształtu też jest zupełnie pozorne, bo nie odpowiada to, znaczy te same kształty, czy podobne kształty nie odpowiadają tym samym dźwiękom języka, więc to jest takie no, pozorne podobieństwo, zupełnie przypadkowe. Udało się te napisy odcyfrować w wieku XIX, w latach 90. Potem jeszcze podejmowano pracę w XX wieku. No i no, z tego względu, że znamy języki tureckie współczesne, no, udało się to całkiem precyzyjnie odczytać. No i tam jest opisana historia tego kaganatu Gokturków, czyli to jest do czasu, kiedy napisy powstały, czyli gdzieś tam w VII wieku one powstają. Jakby z naszego punktu widzenia historia kaganatu. Kaganat to samo co Hanat, bo mamy u Mongołów Hana, natomiast to samo słowo w językach tureckich to jest Kagan. Więc historia tego kaganatu nas jakby nie interesuje w tym momencie, natomiast to co nas bardziej interesuje teraz to mamy ten Bilge Kagan odwołuje się bardzo mocno do Tengri i tam cały czas się na niego powołuje i mu dziękuje. No i opisuje tą swoją działalność w sposób taki odwołujący się do Tengri. No i z tego wyłania się nam jakiś obraz tej religii. No i tak jak widzimy, ta religia ma cechy takie bardzo podobne do oficjalnej religii chińskiej, do oficjalnej, do imperialnej religii chińskiej, też do kultu nieba. I w zasadzie tam strukturalnie, systemowo to jest wszystko to samo, bo mamy Boga nieba, mamy władcę, który jest synem niebios, który ma mandat niebios na sprawowanie władzy.
No i jego tą funkcją najważniejszą, najważniejszym jego zadaniem to jest dbanie o dobrobyt swojego społeczeństwa, swojego ludu, swojego narodu. I on się tym chwali właśnie, że też takie trochę po biblijnie brzmi, żeby brał w opiekę i sierotę, i wdowę, i tam wszystkim było dobrze w jego państwie, aczkolwiek też mamy tam tą wojowniczość, no bo też tym jego ludziom było dobrze, dlatego że on wygrywał w wojnach z tymi wszystkimi dookoła. I tam jest ta sakralizacja wojny gdzieś tam się pojawia, bo jest w tych napisach jest takie sformułowanie, że z woli Tengri wojownicy Bilge Kagana byli jak wilki, a ich przeciwnicy byli jak owce czy jak barany, także tutaj mamy tą podobną ideę. Do czego akurat w myśli chińskiej tego nie ma, bo w ideologii chińskiej imperialnej, bo ile wszystko jest to samo, ofiary dla Boga Nieba, władca jako syn niebios, władca jako wybrany przez niebiosa po to, żeby jego poddanym było dobrze, to wszystko jest w Chinach. Natomiast no, nie ma tej wojowniczości, nie ma w Chinach, no, bo Chiny są specyficzne, to chyba jedynym są miejscem, jedyną kulturą, gdzie w ogóle wojownik nie jest gloryfikowany, tylko uważany za takiego, no bardzo w ogóle... Zawód jak każdy inny. No nawet gorszy, no taki jest wręcz taki, z ladacznicą porównywany, także to jest... No odwrotnie niż to ma miejsce na stepie, niż to ma miejsce w Europie średniowiecznej, w średniowiecznej Japonii. No to wiemy o tęgryzmie z napisów, wiemy, że ten kult był wyznawany i ten kult wydaje, znaczy jedynym bóstwem jest wspominany w tych napisach jest Tengri. Gdzieś tam słabiutko pojawia się Umaj, co jest dawnym określeniem bogini ziemi, ale ona się chyba pojawia raz czy dwa w jednym sformułowaniu i w zasadzie nie wiadomo co to znaczy, czy był jej kult, jak wyglądał, czy to w ogóle dotyczy bogini, czy może to nie chodzi o boginię, czy może to jest znowu tak jak w Chinach, że mamy niebo i ziemię, w tym momencie niebo to jest ten Tien, czyli Tienti, czyli odpowiednik Tengri, a ziemia to jest fizyczny wszechświat, może tam też było tak, ale no to tego no, nie będziemy się w to jakby zagłębiać w tym momencie. No i to jest jeden korpus tekstów. Następny korpus tekstów to są różnego rodzaju listy i relacje z podróży z czasu już ze średniowiecza, no średniowiecza w czasu europejskiego średniowiecza, bo na stepie po średniowieczu to takie jest dosyć dyskusyjne, czy można tak to określać, ale z czasów europejskiego średniowiecza, czyli gdzieś tam poczynając od X wieku, kiedy mamy początkowo jakichś podróżników arabskich, gdzieś tam na stepie, nad Wołgę. Potem mamy z kolei relacje podróżników europejskich czy posłów europejskich do na przykład de Rubruka, Wilhelma z Rubruka, Hanna Monke, czy listy Hanów gdzieś tam kierowane do władców europejskich, gdzie ten Tengri też się pojawia i tam jest jednoznacznie ten Tengri jest no, przedstawiany i w tych relacjach arabskich podróżników, i w tych listach Hanów, i w tych no, też europejskich relacjach z podróży no, przedstawiano jako Bóg jedyny, czyli jako czczony na sposób monoteistyczny. No i potem nam się jakby tam te źródła na temat tęgryzmu nam się urywają, no bo po tym jak się to Imperium Mongolskie rozpada, no, zachodnia część Imperium przechodzi na Islam, jak wiemy, znaczy to co zostało, jak się rozpadło na kilka części, to co było kiedyś zachodnią częścią Imperium przechodzi na Islam. Natomiast wschodnie części tego dawnego imperium Czyngis Hana przechodzą na buddyzm. No więc ten Tengry staje się taką religią, no, gdzie nie mamy źródeł już jednoznacznych. No nie jest religią oficjalną władcy. No i prawdopodobnie on zaczyna mieć takie coraz więcej cech religii ludowych. Miesza się prawdopodobnie z różnymi innymi wierzeniami i religiami. Trochę się ten Tengri, zwłaszcza w Mongolii, bo w Mongolii się do tej pory używa określenia Tengri na bóstwo. Natomiast się mówi o 99 Tengri różnych. Natomiast znowu w tej mongolskiej jakby myśli czy religijności wydaje się, że 99 Tengri to są właśnie uszczegółowienia mocy tego jednego, jedynego Tengri. I co ciekawe, ten najwyższy Tengri nazywa się Hormizda, czyli jest to zniekształcona forma imienia Hormuzda czy Ahura Mazdy, czyli tego Boga Zaratusztańskiego, Boga irańskiego.
No to świadczy o tych głębokich wpływach obustronnych, tu też irańsko-turecko-mongolskich, znaczy turko-mongolsko-indo-irańskich, o tak. Też to słowo Tengri, ono w ogóle występuje w językach tureckich, turkijskich, na określenie zarówno Boga, bo na zarówno w językach tureckich się Allaha też się określało jako Tengri. Do tej pory taki jest, że Allah mogą go określić jako Tengri. No i takie funkcjonuje w przypadku Jakutów. Jakuci są takim tym odpryskiem najbardziej na północ oddalonym odpryskiem ludów turkijskich. Też do końca nie wiadomo, jak to się stało, że nie tam trafili, ale to znowu oddzielne zagadnienie. Natomiast no, oni zachowują w tej swojej religijności, w swojej religii takie cechy bardzo archaiczne, tych religii stepowych, bardzo dawnych. No i tam, no, tam jest takie w ogóle na wszelkie istoty, nazwijmy to święte, mówi się Tangara, czyli no, to trochę podobne do kami japońskiego, czyli wszystko, co jest jakimś tam nosicielem jakiejś mocy sakralnej, to jest Tangara, czy trochę to też jakby jak Manido w religiach Algonkinów, no, którzy też byli mieszkańcami stepów, tylko że amerykańskich, więc też mają pewne cechy podobne. Także to słowo jakby zostało. I zostało w takiej religijności ludowej, ale generalnie gdzieś tam no, najbardziej rugowane te wierzenia były oczywiście na terenie tych dawnych zachodnich części Imperium Mongolskiego, czyli tam, gdzie był islam. No bo islam, jak wiadomo, w tych zwłaszcza tych swoich fundamentalistycznych odmianach, no to nie lubi konkurencji, no, aczkolwiek w tych państwach turkijskich, najbardziej takim skłonność do takiego trochę twardszego islamu, to widzimy w Uzbekistanie. Być może dlatego, że tam w tym Uzbekistanie tych Turków i tych Indo-Irańczyków to jest tak mniej więcej porówno, nie wiem, Indo-Irańczyków jest więcej, mamy Tadżyków bardzo dużo, Tadżycy są Indo-Irańczykami, nie Turkami. Natomiast te wszystkie formy tego, czy prawie wszystkie formy islamu w państwach tureckich są bardzo miękkie, a takim najbardziej miękką formą jest ten islam kazachski, gdzie tam jest. Ten islam jest bardziej liberalny niż większość odłamów chrześcijańskich w Europie. Także tutaj nie było z tym jakoś problemu z łączeniem tengryzmu z islamem w państwach, no, w kulturach tureckich. No to najczęściej, tak jak mówię, najczęściej się to określało wręcz Allaha jako Tengri. Natomiast pojawia się taki nowy jakby nurt, o którym no, doszliśmy do meritum może wreszcie, przy długim wstępie. Pojawia się taki ruch, no właśnie, który chce reaktywować ten tengryzm i chce go reaktywować czasami, bo też nie zawsze, w pewnej nawet opozycji do islamu się to zdarza. Dlaczego tak jest i jak to wygląda? Mamy tu, no przede wszystkim mamy taki nowy panturkizm czy panturanizm, bo te określenia nie są jednoznaczne. No, panturkizm to jest, zakłada wspólnotę wszystkich ludów turkijskich, natomiast panturanizm zakłada taką jeszcze większą wspólnotę tych dawnych ludów wywodzących gdzieś tam ze stepu, czyli wszystkich ludów altajskich i ugrofińskich, czyli wszystkich ludów mongolskich, turkijskich, tunguzo-mandżurskich i jeszcze ugrofińskich. Stąd mamy na przykład tengryzm, czy zwolenników tengryzmu na Węgrzech. Mamy w Bułgarii, to Bułgaria jest teraz krajem, gdzie posługuje się językiem słowiańskim. Słowiański jest bułgarskim językiem, bułgarskim słowiańskim językiem. Natomiast jak wiemy z historii, ci proto-Bułgarzy byli Turkami, Turkijczykami czy Turańczykami. Oni zajęli ten obszar dzisiejszej Bułgarii. Oni tam się wymieszali z tą ludnością zastaną. Przejęli język, co się bardzo często zdarza, bo jest tak, że zwykle zdobywcy biorą sobie żony z kobiet miejscowych. Dziecko rozmawia z matką w języku miejscowym, w języku matki, no bo to no, normalne. No i po jakimś czasie ludność mówi tak, jak mówiła ta ludność podbita. No tutaj wyjątkiem jest Turcja. Ta Turcja, no, może nie w Europie, bo za Bosforem już się kończy Europa, ale tutaj ta Turcja koło nas, koło Europy, no jest wyjątkiem, bo jednak oni
zmienili wyraźnie genotyp i fenotyp, bo mają genotyp i fenotyp, czyli jak Europejczycy wyglądają mniej więcej jak Grecy, a nie, bo generalnie taki Turek klasyczny, no to wygląda tak trochę, nie wiem czy Państwo kojarzą jak Kirgiz czy jak Jakut, to jest taki człowiek, no kiedyś nazywał się rasy żółtej, aczkolwiek się trochę różnią od Mongołów, mają takie trochę bardziej wystające kości policzkowe i nieco mniej skośne oczy, jak się tam człowiek na to opatrzone, to tam jest w stanie mniej więcej odróżnić. Aczkolwiek no nie jest to taka wyraźna różnica, taka ta twarz według tej starej terminologii mongoloidalna. Natomiast no, to w przypadku Turków tych, tutaj naszych po sąsiedztwie w Europie, to, no, to mamy zmianę genotypu, zmianę fenotypu, oni wyglądają jak Grecy mniej więcej, natomiast język został turecki. W przypadku Bułgarów to oni zmienili i genotyp, i fenotyp, i język też. Natomiast no, jakaś tam pamięć, czy jakiś sentyment do tej dawnej swojej tureckości przodków, może swojej tureckości przodków został. No ale właśnie, jest tam taka ideologia związana też z panturkizmem, panturanizmem, która mówi o tym, że wszystkie ludy, nadnarody, państwa turańskie, czyli w tym najszerszym znaczeniu, no, mają pierwotną wspólnotę kulturową, no ale tą wspólnotę kulturową trzeba by znaleźć, co jest tym, co jest wspólne, no i tym, co było najbardziej wspólne dla wszystkich, byłby ten tengryzm, no, który poza tymi napisami orchońskimi, tymi relacjami z korespondencji Hanów i podróżników europejskich do Imperium Mongolskiego, no to tej wiedzy tam za bardzo o nim nie mamy, jak on poza tym wyglądał, no więc tu w dużej mierze można tworzyć różnego rodzaju tutaj synkretyzmy, czy różnego rodzaju pomysły, jakby to miało wyglądać. Też takim, no pierwsze skrzypce niejako w tych ruchach panturańskich grają oczywiście Turcy, ci Turcy z państwa Turcja, no, których jako tutaj naród najliczniejszy, albo jeden z najliczniejszych, no ma ambicje, zresztą mają pewnie jakieś tam resentymenty do Imperium Osmańskiego, no ma chęć, no, być przewodnikiem w świecie tureckim, w świecie turańskim. No i oni też bardzo promują ten, no, ten tengryzm, ale rozumiany jako coś kulturowego, jako nie tyle może jako religię, jako pewną wspólnotę kulturową. No i z tego ich punktu widzenia, no Tengri to jest zwyczajnie Bóg w językach tureckich, bo jeszcze wiemy, w islamie jest taka doktryna o hanifach, czyli hanif to jest ten, kto urodził się przed islamem, albo nigdy w życiu islamu nie poznał, z różnych tam przyczyn, ale odnalazł jedynego Boga. Taki człowiek też jest uznawany za tego, który trafi do raju. No stąd też jakoś to idzie, że tak powiem, dość gładko, że Tengri to jest ten Allah rozpoznany intuicyjnie przez dawnych Turków, że wszystko jest ok. No i to wszystko miałoby być właśnie zjednoczone pod, no, no może pod takim przewodnictwem Turków z Turcji. No też to jest w jakiejś tam opozycji równo do Rosji, co było już tu powiedziane. Jak i do Chin. I tutaj z kolei to te wszystkie kwestie związane z Ujgurami w Chińskiej Republice Ludowej, którzy z kolei są popierani przez i Turków z Turcji, i tych Turkijczyków, z tych swoich pobratymców z Azji Centralnej. Aczkolwiek to też należy powiedzieć, między tymi Turkijczykami w Azji Centralnej też mamy sporo takich tarć. To nie jest tak, że oni wszyscy uważają się, że tacy jesteśmy bracia Turcy, tylko to jest różnie. No, Turcy, znaczy Uzbecy z Kazachami to tak średnio, kolej Kazachowie z Ujgurami jeszcze bardziej średnio. Najlepiej tam ze wszyscy żyją z Turkami, tymi z Turcji, bo mają do nich dość daleko, a Turcy z kolei tam pompują dość duże pieniądze, żeby to tak właśnie móc tam wpływać na tą politykę we wszelkich możliwych odcieniach. No więc te relacje są najlepsze z Turkami z Turcji. No ale ten właśnie, jak mówię, ten tengryzm jest jak takim, no, takim elementem, który ma budować tą pan tureckość, i on tutaj raczej nie jest antyislamski w swoich no, założeniach, aczkolwiek oczywiście ten islam mocno zmiękcza czy łagodzi, no bo już samo przyjęcie, że, no, że ktoś, kto nie był muzułmaninem, też wierzył w Boga, no jest pewnym zmiękczeniem jednak islamu, takim jego zliberalizowaniem. Zresztą islam, jak wiemy, też niejedno ma oblicze, od takich bardzo
radykalnych do takich całkiem zupełnie, zupełnie liberalnych. To też to się objawia, czego sam byłem świadkiem, w takim, znaczy to uznawanie, że Tengri Allah to samo, no to się to objawia przykładowo w tym, jak się zachowują Kazachowie współcześni, którzy są tam zwolennikami swojej no, celebrowania pamięci o przeszłości, tak? No i to bardzo dużo, bo znowu Kazachstan, nie tylko Kazachstan, w ogóle te wszystkie, to jest następna jakby, następny punkt, gdzie ten kres się sprawdza, oprócz tej panturecki kości, mam jeszcze jeden element, to jest budowanie własnej tożsamości, własnej tej identyfikacji etnicznej, narodowej, kulturowej, jakieś budowanie tych postaw patriotycznych, to jest o tyle ważne, no bo to jest coś nowego, bo te państwa Azji Centralnej były częścią Związku Radzieckiego, nie miały niepodległości, im się ten władza Związku Radzieckiego bardzo nie podobała. Tutaj najbardziej się nie podobała Uzbekom i Kazachom i to widać do tej pory. Natomiast no, jednak mimo wszystko, mimo że mi się nie podobało, to tam ich, no, ta sowietyzacja tych społeczeństw, no jednak zrobiła swoje. No i teraz no, trzeba trochę to, z jednej strony poczucie własnej tożsamości, dumy narodowej, budować, nie na centralnie, to są takie rządowe projekty, żeby to budować. No a dwa, że ci ludzie sami poszukują no, takich powodów do dumy ze swojej wspaniałej przeszłości, długiej, no bo oni mają długą przeszłość, mają długą historię, z tej długiej przeszłości. Zresztą trochę podobnie, mieliśmy podobną sytuację zaraz po wojnie, w Polsce mieliśmy podobną sytuację. Kiedy no, też no, byliśmy pod naciskiem tutaj germanizacyjnym, z jednej strony no, mieliśmy też te Sowietów z drugiej strony, a no a żeśmy świeżo odzyskali niepodległość, więc to państwo było młode, no i też musiało zbudować swoją, no, swoją dumę narodową w jakiś sposób, no i tutaj przykładem takim standardowym jest Biskupin, który słowiański nigdy nie był, natomiast no, przed wojną, czy po pierwszej wojnie światowej, między pierwszą II wojną światową, no wszyscy mówią, że to jest słowiański, taki najlepiej to jakby on był polski, czy protopolski. No i to tam tak podobnie jest, że się tutaj to gloryfikuje tą przeszłość Azji Centralnej. Jak wiemy, przeszłość, no oni są tu bardziej rzetelni historycznie, ci mieszkańcy, znaczy ci Kazachowie czy Uzbecy, oni są bardziej rzetelni historycznie, znaczy to rzetelni, no bo trochę większą wiedzę mają, bo tam ten Kostrzewski jeszcze ileś tam lat temu, no nie miał takiej wiedzy, jak my dzisiaj mamy na temat stosunków etnicznych w Europie, tam ileś lat temu. Natomiast no, oni już tą wiedzę mają nieco większą, no bo my mamy, badania postępują. Więc oni sobie zdają sprawę, że pierwotnie na tym stepie kipczackim, czyli tu, gdzie dzisiaj, na terenie dzisiejszego Kazachstanu ten step, który jest, no to tam pierwotnie w ogóle mieszkali Indoirańczycy, bo ci Sakowie, Scytowie opisywani w dziełach klasycznych przez Herodota na przykład, no to byli Indoirańczycy, czy Irańczycy w ogóle. No i to wiemy, my wiedzą też i oni, natomiast też zgodnie z prawdą, no te ludy tureckie, które tam się zaczęły pojawiać od czasów Gokturków, przez ten step się przetaczały, one się no, mieszały z tymi ludami irańskimi, no i współcześni Kazachowie czy Uzbecy są no, tym wynikiem, jakby efektem mieszania się tych różnych nacji, więc w ich żyłach płynie zarówno ta krew turecka, jak i krew irańska, co bardzo dobrze widać, zwłaszcza na terenie Kazachstanu Południowego, gdzieś tam przy Almacie, że ci ludzie są, niektórzy wyglądają bardziej jak Mongołowie, a niektórzy wyglądają bardziej jak Persowie, no więc to widać, że to, a wszyscy są Kazachami, niektórzy wyglądają jeszcze tam, mamy sporo takich ludzi, którzy mają w ogóle jasne włosy i jasne oczy, i to wcale nie jest wpływ jakiś tam mieszania z Rosjanami, tylko to jest ten stary, stepowy tam genotyp i fenotyp, gdzieś tam który został po Sakach, Scytach, którzy byli bardzo, bardzo jaśni, bo mamy takich ludzi mamy w tak zwanych tych mumiach lodowych w Pazryku, czy na Altaju, w Ukok, gdzie oni się zachowały, te ciała naturalnie zmumifikowane, oni tak wyglądali, byliby wysokimi blondynami o jasnych oczach, i to mamy te sprzed 2000 lat i więcej, takie, czy 2500 lat takie zachowane te ciała, gdzie oni tak wyglądają. No ale ci właśnie Kazachowie, Uzbecy odwołują się do tej swojej przeszłości, budują swoją dumę narodową, mówią, że wszyscy, którzy mieszkali na stepie, są przodkami Kazachów i, no, i mają rację w tym, no bo tak już rzeczywiście było.
No i przykładowo, jeżeli się objeżdża jakieś kurhany, czego byłem świadkiem, objeżdżamy kurhany sakijskie, gdzieś tam, czyli wiadomo, że to są kurhany irańskie, ludów irańskich, a nie tureckich. I wiadomo, że ci ludzie nie wyznawali islamu, no bo nawet nie było tej takiej możliwości, że kurhan jest, nie wiem, z VI wieku przed naszą erą, no wiadomo, że na pewno nie wyznawał człowiek islamu. Natomiast no nad tymi kurhanami oni odmawiają modlitwy islamskie, czytają Koran i modlą się za ich duszę, no bo właśnie na tej zasadzie, że no, że Tengri to Allah przecież i jest okej. No więc to jest z jednej strony budowanie, próba budowania to głównie przez Turcję, jako kraj Turcji, tej wspólnoty pantureckiej, która panturańskiej, która by była przez nich kierowana. Z drugiej strony jest to jakiś taki sposób budowania własnej tożsamości narodowej, własnej dumy narodowej, z własnej tej wielkiej historii. No i mamy tą jeszcze trzecią taką opcję, bo mamy ten euroazjatyzm, który no on też ma jakby dwa oblicza, bo mamy ten euroazjatyzm, który się nam no, kojarzy i słusznie z tym rosyjskim euroazjatyzmem, reprezentowany się przez Dugina, czy tam częściowo przez Limonowa, gdzie no, generalnie prąd tam powstał w latach 20. XX wieku, ale dzisiaj mamy to jego przedłużenie, gdzie tam się mówi o Rosji jako tym imperium, które nie jest w ogóle europejskie, tylko jest to wschodnie, prawosławne, jest tym takim euroazjatyckim gdzieś tam, jak już to będąc pod chybercą imperium mongolskiego, nie bardziej niż jakiejś kultury europejskiej. No i ci wtedy z tego punktu widzenia rosyjskiego euroazjatyzmu, no to ci Turcy będą, czy Turańczycy, no będą tymi sprzymierzeńcami, no bo też to są no, te ludy euroazjatyckie, no bo są ci Turańczycy i w Europie, i w Azji, te obszar ich występowania, no to jest właśnie to pogranicze, no bo Europa i Azja mają tak dziwnie te granice geograficzne wyznaczone, one są takie umowne, ale tutaj na wschodzie, tutaj na południu granica Europy jest bardzo blisko, bo tu zaraz przy Bosforze, a z kolei bardziej na północ tam jest aż przy Morzu Kaspijskim, czyli tutaj to pogranicze między Morzem Czarnym a Kaspijskim, zaraz za Kaspijskim, no to jest takie, no to jest właśnie to euroazjatyckie czy euroazyjskie, jak oni mówią. No i tutaj oczywiście te pierwsze skrzypce tam w tej wizji rosyjskiej graliby Rosjanie. Natomiast no, mamy ten taki euroazjatyzm w wersji turańskiej, czy tureckiej, czy kazachskiej, gdzie no, oni to całkiem inaczej widzą, no bo oni widzą oczywiście po swojemu. No więc tam jest tym państwem euroazjatyckim, bo tak jest z geografii wynika, no jest Kazachstan, bo on jest w większości jest w Azji, bo tam granicy sięga aż po Chiny, no ale ma kawałeczek w Europie też. No i rzeczywiście te kultury archeologiczne, jakby się im przyjrzymy, no to były bardzo tam, rzeczywiście były bardzo przemieszane, bo tam i był wpływ, bardzo silny wpływ idący od strony Chin, od strony Iranu, ale był też wpływ idący od Zachodu, gdzieś tam od tej cywilizacji, szeroko pojętej cywilizacji śródziemnomorskiej i to możemy bardzo dobrze w tym materiale archeologicznym zobaczyć, którzy też mieli pewne cechy swoje rodzime, szczególne, które ich odróżniały od tych wszystkich okolicznych cywilizacji. No i to znowu jest taka promowana, czy inspirowana, może nie tyle promowana, bo człowiek już nie żyje, ale inspirowana Gumilowem, czyli jego poglądami, idea, no, że właśnie ci Turko-Mongołowie byliby tymi euroazjatami i oni by byli tym ogniwem łączącym te cywilizacje, oni byliby dziedzicami tutaj Dżingis Hana i jego imperium. No i z punktu widzenia Kazachów, no to Kazachstan będzie takim, no Kazachstan jako w ogóle ten kraj euroazjatycki i największy w ogóle w regionie i też największy i najbogatszy, no więc tak w sposób taki naturalny, to oni by byli tymi, którzy grają te pierwsze skrzypce w tym euroazjatyzmie tureckim czy turańskim, no i z kolei to ich ich podkreślanie tej tęgriańskości też jakby związane jest z tym euroazjatyzmem, ale z tym innym euroazjatyzmem, jakąś inną jego formą, to turańską, gdzie tym no, pępkiem świata stają się Turcy. A czy mamy takie w ogóle też, Turańczycy, mamy takie bardzo no, dziwne te formy tego panturanizmu, chyba najdziwniejsze mamy w Azerbejdżanie, Azerowie też Turcy. Mamy takiego pana Adzi Murada, który pisze rzeczy w ogóle przeciwne.
Co dziwne, on chyba jest zatrudniony na uniwersytecie gdzieś w Azerbejdżanie. Natomiast on w ogóle robi z tych Turańczyków, Turkijczyków takim centrum cywilizacji, pępek świata i w ogóle on mówi, że językami, językiem kipczackim to w ogóle mówiono w Europie aż do XVI wieku, natomiast cała ta historia, co my nas w szkole uczą, to jest sfałszowana przez Greków i Rosjan i w ogóle to nieprawda jest, to jest spisek i to było inaczej. No więc to takie najbardziej, takie najdziwniejsze formy tego pan turanizmu. Znaczy też ja się w Jakucji zetknąłem wcześniej taki, no Jakucja też mam swoje pewne cechy takie specyficzne, bo to jest znowu kraj, który ludność ma, no, wydaje mi się, że ma sporo kompleksów, bo ona jest, to jest olbrzymi kraj, to jest jedna rzecz, olbrzymi kraj, potencjalnie bardzo bogaty kraj, bo to jest kraj, który ma 3 miliony kwadratowych, ma bardzo niską gęstość zaludnienia, bo tam jest milion ludzi, czyli ma jednego, jest jeden człowiek na 3 miliony kwadratowe, wliczając to oczywiście miasta, których tam jest ze 3, no więc, ale jest olbrzymi kraj, słabo zaludniony i potencjalnie bardzo bogaty, bo ma złoża złota i diamentów, no ale to, że oni mają, to jest, to nie wynika, bo to wszystko jest przez Rosję, tutaj te zyski, które czerpano, oni dostają tam jakiś procent niewielki z tego, no co i tak powoduje, że oni są relatywnie bogatą republiką, nawet z tych jakichś tam procentów ochłapów, które dostają od Rosji. Natomiast oni też mają taki ciągły kompleks, że no, największa republika, bo nie są w ogóle największa republika w całej Federacji Rosyjskiej, największa republika taka gdzieś ciągle spychana na ubocze, no bo gdzieś tam gdzieś pod Arktyką i to tak. No i oni też sobie tworzą tą swój mit narodowy o swojej tej wspaniałej przeszłości. Też w jakichś skrajnych wersjach to w ogóle piramidę egipskie jak ci budowali. Natomiast no też pojawia się ten gryzm, znaczy tak jakby w dwóch formach, no ile, bo znowu nie możemy go wąsko definiować, tam gdzie się mówi, że oni sami się określają jako ten gryzm, albo trochę szerzej jako te wiara tych Turańczyków, to no mamy przede wszystkim kult AI, czyli ten też, który generalnie nigdy on nie obumarł, on Jakuci byli no w czasach carskich, no byli, usiłowano ich chrystianizować, usiłowano, ale to tak dosyć powierzchownie się udało, czy prawie się w ogóle nie udało, bo to jedyne co się udało, to że oni wymyślili, czy wpadli na pomysł, to nie byli tym uzasadnieni, bo to często się zdarza, no, że świętych katolickich, prawosławnych uznali za rosyjskie imiona swoich bóstw własnych, tam święty Jerzy Czechegej na przykład, Bóg to jest Urunkaj, to Jonaga i tak dalej. Święty Mikołaj to jest Baj Bajanaj, no i tak sobie tam po utożsamiali, kogo trzeba, z kim trzeba. No i ta wiara została, no został bardzo silny został też szamanizm, no bo przez to, że szaman jest spektakularny ze swoich działaniach różnych, no więc to jest takim, dla wielu jest takim potwierdzeniem, że to, w co oni wierzą, to jest prawdziwe, no bo się różne rzeczy dzieją, przez szamana mówią bóstwa, no więc wszystko jest tutaj udowodnione. No i ten kult AI został, też on jakoś tam się trochę zmieniał. Obecnie ten kult AI zarejestrowano jako jedną z religii Jakucji, to jest religia taka no, oficjalnie istniejąca w Jakucji, tam się próbuje się w tej chwili pisać święte księgi tej religii AI, no bo one nie miały, znaczy jest takim Owan Ho, to jest epos narodowy, jak już wszystkie ludy te tureckie mają swój epos, bo mają też Kirgizi, Kazachowie, no to jest epos przekazywany, był przekazywany ustnie, tylko jakiś czas temu został zapisany, no ma w tam kilka tysięcy stron, jest zapisany, no więc to jest jedno z takich dzieł, które takich sakralnych, no ale próbuje się też to pisać kolejne jakby te święte księgi kodyfikujące kult AI, ale obok tego kultu AI występuje też sensu stricto tengryzm, bo jest taka świątynia, jak to mówię, no to świątynia tengryjska pod Jakuckiem, no ta świątynia wygląda tak, że stoi jurta drewniana, w której no, są dość dziwne malowidła, bo to są między innymi ikony też tam są, no bo ten główny, ten guru tego tengryzmu jakuckiego, który też pracował na uniwersytecie w Jakuckim, że go wywalili, no bo pisał właśnie też takie trochę przedziwne rzeczy jak Ardzi Murad, że tam wszystko to jest tureckie.
No co, no nie jest prawdą i no nie chcieli mu z tej okazji przyznać kolejnych stopni naukowych, no bo to tak raczej jego fantazja była. Natomiast on się oczywiście obraził, założył sobie tą świątynię tęgryjską. No i też no, ma ikony prawosławne, no bo według niego jest no, z kolei prawosławny to taki zepsuty Tęgry, że ten kierunek był taki, że jako wszystko od Turków, Turkijczyków, no to też Rosjanie przyjęli tęgryzm, no bo że z nimi sąsiadują, jest niedaleko, z nimi sąsiadują, przyjęli tęgryzm, no ale go zepsuli, zrobili na jego prawosławie. Faktem jest, tu znowu tak mi przychodzi do głowy taka myśl, że takie religie mieszane oczywiście były, synkretyczne były, czy mamy takie jak ten przypadek Jakutów, którzy utożsamiali swoje bóstwa ze świętymi prawosławnymi, mamy też w drugą stronę, no czy w ogóle jakieś trochę inne, w innych jakby kombinacjach mamy tą religię wyznawaną przez kozaków, tutaj też zaporowskich swego czasu, że to była mieszanina prawosławia, bo oni byli formalnie prawosławni, natomiast była mieszanina prawosławia z tymi właśnie, z tymi elementami tego tęgryzmu stepowego, no, bo żyli na stepie i tam się stykali z tymi ludami tutaj turkijskimi, Tatarami przede wszystkim, którzy też byli mniej lub bardziej powierzchownie zislamizowani, no i to tak wyglądało. A więc mamy, były próby zrobienia z tego tęgryzmu religii, jednej z religii oficjalnych, rozpoznawalnych przez prawo w Kirgistanie, ale to nie bardzo wyszło. Natomiast bardziej jest to traktowane właśnie jako pewien prąd kulturowy, taki jednoczący wszystkich Turkijczyków. Co jest jeszcze ciekawe, jeszcze, no, jak miałem mówić godzinę, to 7 minut próbuję zakończyć. Co jest tutaj ciekawe, o czym warto wspomnieć, to jest kwestia szamanizmu, a tęgryzmu, ponieważ no tutaj jest takie trochę, to też jest ambiwalentne stosunek do szamanów. Generalnie szamanizm jest cechą taką, typową cechą duchowości ludów stepowych i ludów syberyjskich, czy generalnie Azji Północnej, muszę tak to można powiedzieć szerzej, no Azja Północna, poczynając od stepów. Znaczy, w Azji Południowej też jest, ale to jest inny szamanizm. Natomiast taki, no, mający te podobne cechy, czy te same cechy, to jest ten idąc od stepów aż tam po ocean lodowaty. No i ci szamani zawsze byli wśród wszystkich tych ludów altajskich. Szaman, w ogóle samo słowo szaman jest pochodzenia ewenkijskiego, w języku ewenków to słowo występuje. W językach turańskich mamy słowo kam, które znaczy, no generalnie znaczy to samo. Zresztą to jest jakieś tam przejście fonetyczne zapewne, bo szamman to jest takie coś tam pewnie jakieś upodobniało, przechodziło jedno w drugie, ale jakby to nie jest takie istotne. Natomiast ci kamowie zawsze byli, bo byli w imperium Dżingis-Hana, byli w imperium Dżingisidów. Sam Mohan Mongke, kiedy mówi, że mają jedynego boga Tengri, i on to porównuje z chrześcijaństwem, no mówi, żeby jest jeden Bóg Tengri, i tak jak mamy różne palce u ręki, to tak samo mamy różne religie, ale prowadzą do tego samego Boga. No to tak dość ładnie to powiedział. Natomiast mówi dalej, że chrześcijanie mają święte księgi, natomiast Mongołowie, no i też Turcy, bo w tym czasie to było to jedno, się nie odróżniali nawzajem. Natomiast Mongołowie mają kamów, a tutaj słowo użyte jest właśnie tureckie, to też turkijskie, co świadczy też o tekście. Turko-Mongołowie byli, jakby, no to było razem. Natomiast, że mają kamów, czyli kamowie są tymi no, osobami, które przekazują wolę Tengri. No i to jest jakby tak wypowiedziane wprost, że ten szamanizm i tęgryzm, no to jest coś bardzo podobnego. Natomiast z takich dla mnie niejasnych przyczyn, Gumilow bardzo szamanizmu nie lubił i nie wiem dlaczego, bo znaczy nigdzie tego jakoś tam nie uzasadnił, natomiast tak to trochę naciąga fakty, znaczy on naciąga w obie strony fakty, bo z jednej strony ten jego euroazjatyzm jest w opozycji wobec Chin, no wobec Europy, no to normalne, natomiast wobec Chin, no też normalne, ale on cały czas podkreśla, że kult Tengri nie ma nic wspólnego z kultem Tienti, no co jest no, to potwornym naciągnięciem faktów, no bo to jest no, niemalże identyczne, poza tam różnicami, jakimiś takimi szczegółami, no to w wielu elementach jest to identyczne. No i drugie takie bardzo poważne naciągnięcie to jest faktów, to jest to, że on mówi, że szamanizm i Tengry są zupełnie różne rzeczywistości i szamani to są zupełnie kim innym. No, czego nie znajdujemy w żadnym faktycznym materiale źródłowym, ani w tym, co widzimy dzisiaj.
bo według niego szamani to są tylko związani z kultem bóstw chtonicznych, co jest nieprawdą. Więc nie wiem, czemu tak pisze. Natomiast no, ma jakąś awersję do tego i tak do tej jakby to jego zdanie trochę oddziałuje w tej chwili, że niektórzy ten szamanizm włączają w tę grę, a niektórzy mówią, że szamanizm to jest jakiś taki mocno podejrzany. Też to widać, jak się obserwuje tą kinematografię, tą stepową, w cudzysłowie stepową, czyli tych właśnie nowych nacji, nowych krajów z Wielkiego Stepu i tych miejsc tutaj okolicznych, no takie mi się dwa filmy nasuwają. To jest film, nie wiem, może Państwo widzieli, jest film Koczownik, zrobiony za ogromne pieniądze na zlecenie Nazarbajewa, gdzie zatrudniony jest ten hollywoodzki aktor Jason Scott Lee, gdzie on gra tam Sufiego, nie wiem, czy się odmienia Sufi, no. jest Sufi w filmie. No tam jest pokazany bardzo, bardzo w złym świetle szaman, to jest szaman akurat tych dżungarów, dżungarowy lud mongolski, który tam dzisiaj oni stali się, znaczy później, potem zostali pokonani przez z jednej strony przede wszystkim zostali pokonani przez dynastię Qing, tą mandżurską panującą w Chinach, która dokonała tam eksterminacji w ogóle dżungarów, a potem też przez Kazachów, dlatego że przez Chińczyków, no więc oni później się poszli dalej na zachód, nad Morze Kaspijskie, no i tam ich mamy w Kałmucji dzisiaj, na ich potomku. Oni są buddystami, wtedy też byli buddystami, na przykład taki ten miasto w Kazachstanie, Semipałatyńsk, no nazwa rosyjska, Siem Pałatach, czyli siedem namiotów. Prawdopodobnie taki ten klasztor buddyjski, dżungarski w tych namiotach, bo tam w następie tak było. No to tam też ten szaman jest przedstawiony tak bardzo w złym świetle, tam jako taki człowiek szalony. Podobnie jest przedstawiony szaman w bardzo złym świetle w takim filmie też nowym kazachskim Tomyris o tej królowej stepu, królowej Saków i Masagetów, która pokonała Turusa Wielkiego, obcięła mu głowę i to o tym mamy u Herodota. Jej pomnik stoi w Astanie i tam też występuje tak szaman i on też jest przedstawiony w bardzo złym świetle. No i w takim najlepszym świetle jest taki film, on jest jakucko-mongolski, jeżeli się nie mylę, to jest Mongol, to jest o Dżingis Hanie. No i tam znowu ten szaman się, tam Dżingis Han się modli do Tengri na szczycie góry, no bo tu właśnie miejsca jest szczególnie uprzywilejowane do kontaktu z Bogiem, to są szczyty góry, jest to jak w wielu miejscach świata, no bo góra jest bliżej nieba, no to tam łatwiej. No to nam się modli do Tengri, ale szaman też jest przedstawiony w takim nie najlepszym świetle, no więc to jakiś ten element niechęci do szamanizmu widać, natomiast no to jakoś to jest systemowo odgórne, bo wśród ludności tego nie widać w ogóle. Mamy szamanów środkowoazjatyckich, takim klasycznym szamanem w Kazachstanie. W ogóle termin na szamana w Kazachstanie to jest baksy. I ten baksy to jest taki, no to jest szaman taki, tak sam jak bardzo podobny do szamana jakuckiego, tylko że ten szaman to jest szaman muzułmański, to znaczy muzułmański, szeroko pojęty muzułmański, bo on sam się uważa za muzułmanina, zaczyna od inwokacji do Allaha, czyta Koran, no ale potem jedzie już po szamańsku, to normalnie, on oczywiście jest przez tych ortodoksyjnych tutaj mułów, wszelakich imamów, to oni mówią, że tak nie wolno. No ale ludzie jakoś wiedzą lepiej i się specjalnie nie przejmują, że tam mułowie już nie wolno. Zresztą podobnie jak mamy ten kult świętych, tych grobowców świętych, czy tych chodżów, czy tych dawnych sufi, tutaj najbardziej znany w Kazachstanie, ten kult w mieście Turkestan. Tam mamy tego Jasawiego mauzoleum z XVI wieku, gdzie ten kult jest żywy, no i on też jest taki niemuzułmański, no bo generalnie w islamie tym sunnicki, no nie ma kultu świętych, natomiast w Azji Centralnej jest jak najbardziej i tam się tych świętych czci, się uważa, że tam za pośrednictwem świętych można się modlić, święci też uzdrawiają, no trochę podobnie jak w rzymskim katolicyzmie, czyli święci mają podobne funkcje. No więc tutaj no mamy te elementy szamanizmu i tengryzmu włączone w takie formy islamu, no takiego bardzo szeroko pojętego islamu. No sami uznają się za muzułmanów, natomiast mówią ci ortodoksyjni, jacyś tam muzułmanie, nie mówiąc o wahabitach, to oczywiście by tam nie uznali tego za islam.
Ale to jakby też oddzielna kwestia. I jeszcze jedno, co chciałem powiedzieć, jak wspomniałem, jak powiedziałem o tej królowej Tomyris, czy o Tomyris, to cecha, którą jeszcze się podkreśla, jeżeli się promuje tęgryzmy teraz współcześnie, się mówi bardzo często, przynajmniej ja przynajmniej się z tym zetknąłem, nie wiem, jak się z tym zetknąłem, że w tych państwach turańskich, Azji Centralnej, no się polemizuje z tym, że znaczy w ogóle się stawia w opozycji kulturę stepową, kulturę turańską z kulturą arabską. Oni generalnie znowu, jak to wszyscy dawni koczownicy, oni są lepsi od wszystkich wokół, więc ich kultura jest lepsza od arabskiej, no i jest bardziej rozwinięta. I jedną z tych cech świadczących, że kultura jest lepsza i wyższa, jest pozycja kobiety, bo jak wiemy, w kulturach bliskowschodnich patriarchat no, jest bardzo silnie rozwinięty, natomiast na stepie właśnie nie był. I tutaj mamy na to bardzo dużo świadectw, zarówno w źródłach historycznych, na przykład Herodot pisze o Amazonkach, no, stąd się wzięły Amazonki, w ogóle cały mit o Amazonkach, legenda o Amazonkach, stąd, że kobiety stepu, kobiety saków, stytów, chodziły na wojnę, zwyczajnie chodziły na wojnę z mężczyznami. No i mamy na to dowody takie archeologiczne, bo mamy bardzo dużo, zwłaszcza sarmatów, tutaj zostawię kwestię sarmatów w ogóle z boku, bo żeby się do nie wchodzić, ale zwłaszcza sarmatów, tych samych, na których się powoływała polska szlachta swego czasu. Ale tych sarmatów mamy pierwotnie, mamy nad Morzem Kaspijskim, no to zwłaszcza u sarmatów mamy, ale nie tylko u sarmatów, mamy u saków też, u scytów, mamy pochówki uzbrojonych kobiet, one są w pełni uzbrojone i są pochowane jak wojownicy. No, czyli mamy tą dokumentację archeologiczną, że ta kobieta miała bardzo wysoką pozycję, no stąd też królowa stepu jako Tomyris. Ostatni mi znany pochówek uzbrojonej kobiety jest z Kazachstanu, spod dzisiejszej Astany. Takie stanowisko Bozok, to tam jest z XIII wieku, to jest Mongołka, znaczy chyba jest Mongołka, i ona jest pochowana w pełnym uzbrojeniu, czyli tak jak te, no już przeszło, no niemalże 2000 lat wcześniej chowano te sakijki, a tu mamy nawet Mongołkę tak pochowaną, więc tutaj na tym stepie te kobiety jakoś miały, wydaje się, że miały dużo do gadania. No i ci Turańczycy, to podkreślają, mówią, że u nas to zawsze kobieta to była ważna, a u Arabów to jest nieważna i to nie jest dobrze. I też tęgryzm jest, jakby podkreśla tą rolę kobiety i to ją dowartościowuje i bardziej na równi ją stawia z mężczyzną, aczkolwiek no też może to nie jest trochę inaczej, niż byśmy sobie wyobrażali tą równość, ale z drugiej strony rzeczywiście w samym Kazachstanie to tam ja nie widzę różnic w traktowaniu kobiety w Kazachstanie, a traktowaniu kobiety w Polsce na przykład. No dobra, bo ja już mówię godzinę 5 i muszę przerwać, bo będę jeszcze długo mówił. Także teraz otwieramy sesję pytań. Ja sobie pozwolę skorzystać z tego przywileju prowadzącego i zadam jedno pierwsze pytanie. Tak, potencjał narodotwórczy w tęgryzmie jest widoczny, bo to trochę wynika z pana wypowiedzi. Tutaj wszystko, moim zdaniem, jest wszystko jasne. No ale tak, islam, który tam formalnie dominuje, w klasycznym islamie nie ma narodu, bo jest umma i to, co poza ummą, tak mówiąc krótko. Czyli wspólnota wiernych i to, co poza wspólnotą wiernych. A narodowość nie ma znaczenia. I taka była praktyka przecież no, Imperium Osmańskiego, emblematycznego państwa muzułmańskiego, tak? Pytanie moje jest do pana takie, czy ci, i tu bym zadał pytanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o inteligentów, zwolenników tęgryzmu, czy ci inteligenci, których pan poznał, będąc tam, czy oni dostrzegają to napięcie? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo w ogóle napięcia etniczne są w Kazachstanie bardzo widoczne. To znaczy, się trochę głębiej tam spojrzy, bo oficjalnie to tam nic nie jest widoczne, tam wszyscy się kochają i w ogóle wszystko jest super. Natomiast te są napięcia, bo w Kazachstanie mamy no, w tej chwili zarejestrowanych oficjalnie ponad 100 narodowości. 100 grup etnicznych, 100 narodowości. Pewnie jeszcze jakby poszukał tych niezarejestrowanych, to byłoby ich znacznie więcej. Samych tych Kazachów, czy nazwalibyśmy to znowu w pewnym uproszczeniu umownie etnicznych Kazachów, tam chyba jest
chyba jest coś koło 50%, czyli to jest w ogóle... No, oczywiście jest ich najwięcej, no ale mają drugą połowę, którą mają różnych innych nacji. No i właśnie, i tutaj ten Tengryz jakby, znaczy w ogóle pojawia się inne pojęcie narodu takie, też odgórnie sterowane, no bo w dużym stopniu, ale próbuje się to promować, takie nowe pojęcie narodu, bo, znaczy jest taka, i tutaj ten Tengryz też będzie miał znaczenie, bo jest tak, w starym tym, w starej tej nomenklaturze było tak, że i to były takie centra po tych dużych miastach Kazachstanu, były takie centra tych przyjaźni tych wszystkich narodów Kazachstanu, jedności narodów Kazachstanu i to jest, było wypowiedziane, no mamy w Kazachstanie narodów tam 100 ileś, ale wszystkie ze sobą przyjaźnią. Ale teraz to no, poprawili. I teraz się mówi, że nie ma narodów tylu w Kazachstanie, jest jeden naród kazachski, który składa się z bardzo wielu grup etnicznych. I teraz oni jakby są świadomi tego, że no to są te grupy różne etnicznie, językowo, etnicznie są zupełnie różne i oni to tak przyznają. I, tak, i mówią jakby, mówią co innego, mówią, że teraz naród to nie jest kategoria etniczna, tylko kategoria polityczna bardziej. I wobec tego należy zbudować naród właśnie w rozumieniu politycznym, który może składać z różnych nacji. No ale no, znowu trzeba mieć coś, co ten jest jakimś spoiwem dla tego narodu rozumianego politycznie. No i tu ten Tengryz się nadaje, no bo te wszystkie narody, które mieszkają w Kazachstanie, no większość, bo tam, znaczy większość tam mieszkała od zawsze, bo to są ludy stepowe. No i wtedy ten Tengryz bardzo dobrze, jest dobrym spoiwem, bo mamy, jesteśmy różnymi nacjami, ale mamy coś wspólnego. Mamy wspólną pierwotną kulturę, pierwotną religię, mamy przemieszaną historię wspólną i, no, i możemy być tym narodem rozumianym politycznie wieloetnicznym. No oczywiście mamy tutaj część tych, teraz już mało tych różnych narodów, które części narodów, które nie były stepowe nigdy, a to generalnie oni się biorą z potomków zesłańców, którzy tam do tego Kazachstanu trafiali. To więc mamy czy Polaków, czy Niemców. No ale oni są jakby na tyle małymi grupami, które jakoś tam się dość dobrze w sumie asymilują, w tym sensie nie sprawiają kłopotów żadnych. Przynajmniej nie słyszałem. Bo na przykład, nie wiem, Ujgurzy z Kazachami to czasami gdzieś tam się no, dosyć mocno pokłócą, delikatnie mówiąc. I jacyś tam inni, czy Dunganie, czy jacyś, no to się zdarza. No jest tu dobrze im się odwołać do tego, no panowie i panie, czy panie i panowie, no i tak, no jesteście różnymi nacjami, to przyznaję, to jest oczywiste, natomiast no, macie wspólne dziedzictwo. Jesteście w ramach jednego państwa, więc jesteście obywatelami tego samego państwa i w tym sensie jesteście narodem. No i jesteście też narodem w tym sensie, że macie wspólne dziedzictwo i tą częścią tego dziedzictwa jest Tengryzm, ci wasi wszyscy przodkowie, którzy się wszyscy ze sobą mieszali i tak naprawdę wszyscy macie siebie nawzajem w żyłach, że tak powiem, pod względem etnicznym. I to zresztą jest widoczne, no ta polityka tego typu. Jest taki pomnik jazdy kazachskiej, pomnik przed Muzeum Narodowym w Astanie. Jest to bardzo, bardzo dobre muzeum, gdzie tam też się bardzo promuje tą wielką, długą historię Kazachstanu, poczynając od tych irańskich saków i poprzez gokturków i tam przez te wszystkie kaganaty, hanaty. No i to ostatecznie doprowadza do uzyskania niepodległości przez Kazachstan w latach 90. I to znowu jest bardzo podkreślane, że Kazachstan odzyskał niepodległość i że Rosja, że Związek Radziecki to był okupant i to jest tak to jest określane. No. Mamy salę pamięci, gdzie się wystawia portrety hanów, którzy walczyli z Rosjanami. No więc to jest takie ewidentne tutaj stawanie w opozycji do Rosji. Też no, nawet Nazarbajew mówi oficjalnie, co w ogóle może się wydaje dziwne, co w tych kategoriach postsowieckich. On mówi oficjalnie, wychodzi, przemawia i mówi, że Stalin to był gorszy zbrodniarz niż Hitler. I to mówi wprost. I mówi, dlaczego był gorszy zbrodniarz? No bo Hitler zabijał na wojnie, zabijał no, tych, z którymi walczył. A Stalin zabijał swoich, no więc był gorszym zbrodniarzem. No i to wypowiada. Natomiast miałem powiedzieć, poszedłem znowu w Maliny, zacząłem opowiadać o muzeum i o tym, co tam można zobaczyć. Natomiast pomnik tej jazdy kazachskiej,
gdzie no, w kole to, no, są rzeźby jeźdźców na koniach. I każdy z tych jeźdźców ma inną twarz. Ma inną twarz pod względem takim antropologicznym. Bo pierwszy, najstarszy, ten, znaczy, to nie wiadomo, czy pierwszy w kole stoi. Dla mnie może pierwszy, bo ja wiem, że najwcześniej taka ludność tam była. Natomiast no, po tym, jak oni stoją, nie widać, bo stoją w kole. Czyli też no, to podkreśla, że wszyscy są równi sobie, wszyscy są tak samo ważni. No więc ten jeden z tych ma, to jest taki typowy europoid, taki ma właśnie europoidalne rysy, długą brodę, gęstą, no i to widać, taki równie dobrze mógł być, nie wiem, jakimś tam piastem, kołodziejem albo nie wiem kim. No i potem mamy następnych, którzy są mniej lub bardziej mongoloidalni. I oni są różni, bo cała wymowa tego pomnika to ma być taka, że wszyscy, którzy tu byli na tym stepie, były tu różne nacje, przetoczyły się przez ten step i dalej są na tym stepie różne nacje, to się jakby nie zmieniło. I one wszystkie jakby dały, są przodkami współczesnych Kazachów. Tak było kiedyś, że tych nacji było dużo i tak jest dzisiaj też, że tych nacji jest dużo, że też to, czy ma to takie jakby dwa znaczenia, aspekt historyczny, oni wszyscy się złożyli na dzisiejszych Kazachów, ale też w dzisiejszym Kazachstanie też te twarze mamy różne. No ja wszyscy stoją w kolej, wszyscy są równi, wszyscy są jakby tymi no, miejscami Kazachstanu, tak, dzisiejszego. Tak. I to też widać, no znowu w tym filmie, no, film jest taki dosyć, no, film Tomyrys jest ciekawym filmem, bo no, opowiada historię inspirowaną Herodotem o zabójstwie, no, znaczy o nie, nie, nie zabójstwie, o przegranych Tyrusa, bo on nie został zamordowany, tylko zginął w walce. Też tam, znaczy tam to jest jedna rzecz, tylko że tam jest dużo takich elementów propagandowych, widać takich politycznych. No i też widać tą kwestię wieloetniczności Kazachstanu współczesnego, bo w tym filmie oni mają różne twarze i to jest celowo tak pokazywane. Zgodnie tak mniej więcej z faktami, zarówno Tomyrys, jak i jej ojciec mają takie twarze bardziej irańskie. Jej ojciec to w ogóle wygląda, Spargapis wygląda w ogóle jak Pers. Natomiast trochę nie wiem, no dobra. Natomiast ta jego córka, już ta aktorka gra Tomyrys, ona tak trochę pośrednio, ona jest gdzieś tam spod Aumaty, czyli ona ma też te takie rysy. No trochę ma te wystające kości policzkowe, ale zawsze jest europoidalna. Zresztą jak jest młoda Tomyrys, ona w ogóle jak ta tam dziewczynka jest całkiem europoidalna, potem trochę ma te takich cech, no, ale też bardziej jest europoidalna niż mongoloidalna. No i to widać, że oni mają te różne twarze, ale z kolei jej mąż, no to jest taki typowy, w ogóle wygląda tak najbardziej, pasował na Karakaupaka. No, ci Turańczycy, no znaczy ja ich rozróżniam tak na oko, ale pewnie tam dla większości ludzi wszyscy tak podobni. No, to jest taki mongoloidalny Kazach, czy jakiś tam inny mongoloidalny mieszkaniec Kazachstanu. No więc to też jest tak podkreślone. Czyli jak zrozumiałem, Tengryzm jednoczy Kazachów od królowej Tomyrys do Nazarbajewa. No tak oni by to widzieli. Zresztą tu jeszcze chciałem dodać, że też tego Cyrusa na filmie, to też jest istotne, zabija człowiek, który wygląda jak też jak Kazach współczesny, ten Kazach taki mongoloidalny, że tam natomiast tak, że to tak to by wyglądało, że tak oni by to widzieli, że to... Niektórzy tam w ogóle mówią, że przecież Nazarbajew ma córkę, więc to Tomyrys to też może to nie jest, że ten film nie jest taki całkiem wyłącznie mówiąc o historii, że to może coś jest jeszcze na rzeczy. Proszę Państwa o zadawanie pytań. Mamy na to jeszcze chwilę czasu. Proszę bardzo. Ja rozumiem, że tutaj masa wątków i tematów takich, powiedzmy, rzadziej u nas poruszanych Państwa mogła przytłoczyć, ale skorzystajmy z okazji, że Pan doktor zechciał poświęcić nam swój czas i postarajmy się to wykorzystać. To może takie pytanie, czy te runy, o których Pan doktor opowiadał, mają związki z Rabaszem, do którego teraz odwołują się ludy węgierskie? Znaczy tu znowu jakiś związek ma, tylko ten taki związek dość hipotetyczny, dlatego że
No Węgrzy, jak wiemy, oni no, są ludem ugrofińskim. Oni tak. przyszli... Przepraszam, że przerwę, ale żeby dopełnić, no. Ramasz też się różni znacząco od tych run, które znamy z krajów skandynawskich, słowiańskich czy germańskich, prawda? I nawet to sposób czytania od lewej do prawej, ta już mówi dużo o różnych różnicach, które jednak różnią te ruby, prawda? Natomiast tak, natomiast jest ta kwestia, że ci Węgrzy jako ugrofini przyszli, też przyszli z Azji, tylko bardziej z północnej Azji, gdzieś tam spod Uralu, tamtego północnego. No, czyli są w tej szerokiej grupie tej turajskiej, tej najszerszej. No, więc oni, a czy w ogóle Węgrzy mieli, zawsze mieli jakąś taką inklinację do szukania swoich przodków gdzieś od Turków. Co się no, nie do końca sprawdziło, no bo ugrofini to jednak nie są Turcy, tam jakieś, ale jakieś można znaleźć pokrewieństwo, ale takie dość naciągane. Natomiast oni to chętnie jakby podkreślają, no ty mamy tą panturańskość, gdzie właśnie też tych ugrofinów tam dokleja do tego. Więc tak, więc to oni będą szukać jakichś takich mniej czy bardziej naciąganych podobieństw. No, część podobieństw jest bardzo naciągnięta, część tam no, jest związana z, no, z tą wspólnotą gdzieś tam z Syberą, jakąś azjatycką. No bo na przykład na Węgrzech mamy do tej pory funkcjonują jakieś relikty szamanizmu, co to też jest dziwne, że w środku Europy a mamy relikty szamanizmu, które jest tam jeszcze gdzieś z tych czasów sprzed X wieku, kiedy oni się w Europie pojawili. Nie, no więc to tak na wprost nie ma tu związku, natomiast oni mogą tam rzeczywiście się doszukiwać. Co jeszcze, a propos tych pism, to jeszcze taką powiem ciekawostkę. Jest taki napis sakijski, tam gdzieś z tego stanowiska, no gdzieś tam na południu Kazachstanu. Jest taki kawałek ceramiki, jaki talerz, który jest inskrybowany. On jest, no, on jest znacznie starszy, znaczy prawdopodobnie inskrybowany, są jakieś znaki, tylko nie wiadomo jakie. On jest znacznie starszy niż napis orchoński, bo to jest tam 6 wiek przed naszą erą, napis orchoński to jest tam 7 wiek naszej ery, czyli to jest 1200-1300 lat starszy zabytek. No i tam jest coś też, co jest podobne do takich właśnie zapisu runicznego, ale z tego to nic nie wychodzi. Znaczy oni porównywali to w pierwszej kolejności z zapisem, no właśnie z runami tureckimi, no bo może to je, no, no, może mieć związek, bo blisko, ale nic z tego nie wyszło. Na moje oko to bardziej jest związane, te znaki są bardziej podobne do alfabetu aramejskiego, co wcale nie jest tam, nie jest dziwne, bo pisma aramejskiego używali Sogdyjczycy już od starożytności. czyli no tutaj za Miedo, że tak powiem, bo Sogdiana to dzisiejszy Uzbekistan, ale też na terenie południowego Kazachstanu, czyli tutaj na granicy z tą dawną Sogdianą, tak całkiem niedawno wykopano, no, odkryto taką kulturę Kangyuj, miejską kulturę. Znaczy one były takie mieszane, tak jak trochę jak na Bliskim Wschodzie, że było miasto, ale bilkoczownica. No ale tam w tej kulturze Kangyuj mamy inskrypcje, mamy teksty. Te teksty są pisane alfabetem aramejskim, takim samym jak teksty sogdyjskie. To jest język irański, podobny do sogdyjskiego. No więc tutaj to jest drugi wiek naszej ery, te teksty z Kangyuj. I one są podobne trochę do... I one są pisane aramejskim, czyli aramejskim alfabetem, językiem innym. Więc tutaj może to tutaj bym raczej szukał, już one mi, jak tam porównywałem, to mi to bardziej pasuje, aczkolwiek ten jest na tyle krótki, że to trudno powiedzieć. No tu jeszcze dodam, już o tym powiedziałem, chociaż też nie na temat całkiem, ale już dodam jako ciekawostkę, że też pismo staromongolskie, które no, jak ktoś widział, to tam takie ładne, takie dosyć, ono też wywodzi od pisma aramejskiego, bo ono właśnie poprzez ten aramejski używany przez Sogdyjczycy jako ci trzęsący jedwabnym szlakiem, tam zanieśli to pismo do Mongolii, staromongolskie też jest oparte na sogdyjskie formy aramejskiego, więc to, tam może to być aramejski akurat alfabet, ale to już nie całkiem na temat, tak jakoś się... Ja nie będąc tu żadnym specjalistą, jednak będąc historykiem, przypomnę tylko Państwu coś, co przestrzegano mnie na zajęciach z paleografii, czyli naukach o dawnym piśmie, że jeżeli Państwo piszecie na materiale twardym, to każdy piszący na materiale twardym ma tendencję do geometryzacji form, bo jest wtedy łatwiej. I to może nie mieć ze sobą nic wspólnego, podobieństwo formy.
Domieństwo formy wynikać może z tego, że na materiale twardym łatwiej pisać znaki geometryczne niż inne, niż kursywne na przykład. I to może nie mieć żadnego związku genetycznego ze sobą, ale to tylko tak wspominam jako niespecjalista, ale zwykły, prosty historyk. I teraz proszę o kolejne pytanie. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o neotengryzmie w Bułgarii? Znaczy wiem, że jest, natomiast specjalnie nie wiem, jak to wygląda, bo nawet w Bułgarii, nie, byłem raz w Bułgarii, ale to tak zupełnie z innych powodów, więc no, zwyczajnie nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda w szczegółach. Wiem, że jest, ale nie wiem, jak wygląda w szczegółach. Proszę bardzo. To ja mam takie pytanie, na ile monoteizm, tendencje do monoteizmu w tym gryźmie wynikają z, że tak powiem, tendencji ośrodków władzy, bo jednak w wersjach bardziej ludowych, no to politeizm i animizm występuje i to dość silnie. Tak, znaczy to jest jeden też z punktów widzenia, czy sposobu spojrzenia na genezę monoteizmu. Pierwsza koncepcja to jest to, co mówiłem, że to obcowanie ze stepem, z jednością, z pustynią, to jest, z pustynią, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą się często mówi, to że w przypadku powstawania imperiów, no to dobrze, żeby to wszystko było takie, wszystko było jedno, jeden władca, jeden Bóg, jedno państwo. I tak, jest taki punkt widzenia, że wobec tego imperia też są takim czynnikiem monoteotwórczym, nie wiem, takie wymyśliłem słowo, gdzie rzeczywiście tak bywa, bo nie wiem, jak popatrzymy na Imperium Nowoasyryjskie, to się też mówi, że ten Aszur późny, to on w ogóle miał cechy boga monoteistycznego, stawiając takie koncepcje, znaczy przynajmniej jedynie czczonego. I też na przykład Eliades tak widzi, że on mówi, że tak, że ten gryz monoteistyczny to jest taki typowy dla Imperium, no bo mamy Gokturków, mamy jednego kagana, jednego boga. Mamy Imperium Mongolskie, jeden Han, jeden Bóg. Wszystko jest takie to jasne. Natomiast później, kiedy to imperia się rozpadają, to rzeczywiście to według niego i też nie tylko według niego, według wielu tak jest, że dochodzą do głosu te elementy ludowe, animistyczne, politeistyczne. Następny jest też taka rzecz, no, że też nie ma kto jakby pilnować tego monoteizmu, bo jeżeli jest ideologia państwowa i z punktu widzenia władcy ten kult tego Boga coś tam mu politycznie zapewnia, no to też on tego pilnuje, żeby ten typ religii był zachowany. A jak go nie ma, no to się zaczyna tak rozkładać na różne inne formy kultu. Że tak ja mówiłem, że mamy, co wspomniałem, mamy tą tendencję, mówiłem raczej o tej tendencji monoteizującej w religiach, że tak hinduizm to jest w grach politeizm, a ma tą tendencję monoteizującą. Nawet tak można znaleźć w religii azteckiej, że tam ten Omoteotl, to jest to jeden Bóg, którego wszyscy bogowie są emanacjami, ale mamy to już w drugą stronę to działa. Czyli mamy w religiach, które są pierwotnie monoteistyczne w swoich jakichś tam zasadach założeniach, one mają tendencję do politeizowania się. No, tu się przywołuje chrześcijaństwo, katolicyzm i katolicyzm ludowy, bo znowu katolicyzm ludowy jest nieco czymś innym niż katolicyzm jakiś tam ortodoksyjny wyrażony w dokumentach soborowych. No i zwłaszcza, znaczy w ogóle w katolicyzmie rzymskim, no to już mamy tych świętych, no mamy trójce, no to nie tylko w rzymskim katolicyzmie, ale mamy trójce, mamy świętych, którzy mają pewne cechy podobne do bóstw. A w tych chrześcijaństwie ludowym, no to już jest w ogóle są tam pościągane różne rzeczy i tam są takie etnograficzne opracowania o czy katolicyzmie ludowym polskim, czy włoskim, gdzie na przykład gdzieś tam na Sycylii, w jakichś tam zakamarkach, to w ogóle te obrzędy, oni uważają, że są chrześcijańskie, a one w ogóle nie wiadomo skąd są, znaczy wiadomo skąd są, bo to można historycznie prześledzić, ale generalnie nie są chrześcijańskie na pewno. Natomiast oni tak to uważają, że takie są. I tutaj mamy tą tendencję z jednej strony wchłaniania różnych elementów, z różnych kierunków, jeżeli to nie ma kontroli nad tym żadnej, no czyli każdy tam sobie wierzy jak chce, jak mu się podoba, czyli no wiadomo, że to się zaczyna rozkładać na różne inne formy, ale żebyśmy taką mieli skłonność może psychiki ludzkiej, że psychika z jednej strony ma
taką tendencję, żeby to monoteizować i widzieć to jako jedność, ale też ma jakby przeciwstawną tendencję, żeby to jedność potem rozczłonkowywać na takie pomniejsze te uszczegółowienia mocy. Ale no, wracając do samego pytania sensu stricto, tak, to jest widziane bardzo często, że w imperium mamy Boga jedynego, czy jedynie czczonego, czy w Imperium Nowoasyryjskie, Imperium Gokturków, Imperium Czyngizydów, Imperium Chińskie, no, jednego Boga mamy, w tego czczonego przez cesarza, bo w Chinach tam też po wsiach to każdy czcił, co tam uważał. Ale kiedy właśnie się imperium rozpada, nie ma kto tego pilnować, nie ma jakiejś wspólnej celu, który by to podtrzymywał, to ten monoteizm totalny. Pani, proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, jak ta religia ustawia konkretnego człowieka, jeżeli ustawia jakoś tak etycznie, moralnie, na przykład w takich sprawach jak, no nie wiem, aborcja, rozwody, zdrady. Znaczy pytać, kto te wytyczne ewentualnie tworzy dzisiaj i przekazuje ludziom? To jest takie bardzo niejednoznaczne, bo to jest w tych religiach, które nie mają świętych ksiąg. Cóż, no, to ja tak psuję, to sam psuję. To jest takie typowe, znaczy to też nawet w religiach, tych, które mają święte księgi, to też się zdarza, ale w religiach, które nie mają świętych ksiąg, to jest jeszcze bardziej to występuje. Nie ma świętych księgi, czyli nie ma ortodoksji. Nie ma księgi, nie ma papieża też, nie ma szefa, który powie, tak jest dobrze, a tak jest niedobrze. Czyli w zasadzie wyznawca A może mieć zupełnie inne poglądy etyczne niż wyznawca B, bo mu wolno, bo nie ma świętej księgi i nie ma papieża, ani pewnika papieża. I tak to może być. Znaczy, ogólnie oni oczywiście tam wszyscy zgodzą z tym, że no, ponieważ jest to dziedzictwo stepowe, no to na stepie były pewne prawa, które oni jakieś się z nimi utożsamiają. No i najważniejszym tym prawem, zwyczajem stepowym to jest dotrzymywanie słowa, gościnność, taka honorowość. No nie wolno kraść, nie wolno oszukiwać, no coś jak mieści tej honorowości też. No nie wolno zabijać bez potrzeby, no bo jak różne są sytuacje, no i tak dalej. Natomiast no, w jakieś takie szczególne to nie ma tak powiedziane, to wolno, to nie wolno. Proszę bardzo. Ja mam pytanie takie trochę z boku, bo pan mówił o szamanizmie, a ja się zetknęłam z książką Ewy Thompson, która uważa, że no dosyć długi to jest wywód, że koncepcja Jurodiwego w Rosji jest zaczerpnięta z szamanizmu. To się łączy. Widać podobieństwa w ten sposób. Widać podobieństwa i to jest. Czy to genetycznie ma związek? Może mieć jak najbardziej. Natomiast rzeczywiście. Tak, zewnętrznie jest bardzo podobne, ale to jest nie tylko podobne do szamanizmu. Na przykład Jurodiwy to jest podobne też do tych szalonych świętych Zen. Takich mamy tych szalonych mędrców, czy takie sami wyznawcy Zen określają jako mędrzec idiota. No to jest dokładnie to samo. Czyli to mamy jakąś taką cechę tej duchowości azjatyckiej, że no. Pewna forma ekspresji na sposób paradoksalny, że pokazywanie mądrości, ale w sposób taki paradoksalny i to mamy u Jurodiwych, mamy u szamanów, u części, bo znowu szamanie jest bardzo szerokim pojęciem i tutaj jeszcze różne rzeczy można pod tym rozumieć. No i mamy u mistrzów Zen, mamy też to bardzo klasycznie występuje. Też mamy u tych fakirów, joginów, mamy podobne rzeczy. Czy to jest... Czy to wszystko ma ze sobą związek jakiś tam genetyczny, czy nie ma? No to jest pytanie, czy tak, odwieczne pytanie, czy pewne elementy w kulturach rozwijają się w sposób na sposób takiej konwergencji, czyli pojawiają się różne podobne elementy, bo mamy podobny sposób funkcjonowania psychiki. No i będziemy podobnie funkcjonować, będziemy tworzyć podobne jakieś tam instytucje kulturowe czy zachowania. Czy to jest dyfuzja, czyli że się to... Przejmuję. Ja myślę, że jest i tak. W przypadku Rosji, no jak oni z tymi szamańskimi kulturami się stykali zawsze, cały czas. Poza tym mamy też dość dużo przesłanek, dość poważnych, żeby uznać, że w ogóle szamanizm też był wśród tych dawnych Słowian.
No więc to może tak być. Może tak być, że rzeczywiście to może mieć genetyczny związek z szamanami, z szamanizmem, ten judogiwy. I pan się chyba zgłaszał. Tak jest. Proszę. To ja chciałem dopytać, jakie są tendencje w aktualnym tengryzmie, tudzież neotengryzmie, czy oni właśnie idą bardziej w kierunku monoteizmu, czy jednak, że tengri jest Bogiem Najwyższym, ale jednym z wielu, tudzież henoteizmu. Tak. W przypadku tych Turkijczyków, to znowu zaraz wprowadziłem na Mileś pojęcie, zaraz znowu to może rozdzielę Turkijczyków, czyli tych mówiących językami tureckimi i ludów altajskich, tak jest poprawnie, Turańczycy, taka przepraszam, altajskich, czyli tam gdzie wchodzą w to Turkijczycy, Tunguzo, Mandżurzy i Mongołowie. W przypadku Turkijczyków to będzie wyraźnie tendencja monoteistyczna. Ja myślę, że to ma związek z tym, że oni w większości są muzułmanami. Ten islam może być mniej czy bardziej głęboki, czy powierzchowny, czy, ale mimo wszystko taka wrażliwość islamska, że ten Bóg jednak jeden jest, to jakoś w nich funkcjonuje i ten tengri będzie miał cechy monoteistyczne w całej centralnej. Natomiast bardziej w Mongolii, która jest buddyjska i szamańska, no to już będzie inaczej. Tam będzie, tam właśnie ten, na moje oko, ten tengryzm będzie taki bardziej zmierzał do politeizmu, bo tam w zasadzie te wszystkie bóstwa są tengri. Tam się mówi o tym najwyższym tengri, hormiście, ale są też te inne tengri, one też są tengri. No to się z kolei znowu tu można szukać jakichś takich inspiracji tą duchowością buddyjską, bo w buddyzmie, bo w Mongolii mamy buddyzm tybetański. W buddyzmie tybetańskim, gdzie mamy te całą masę bodhisattwów, którzy no de facto bogami nie są, ale no w kulcie są czymś podobnym do bóstwa i jest ich wielu. No więc ci tengri będą no też raczej w Mongolii, w Buriacji też mamy buddyzm tybetański. Tam jeszcze dochodzą takie formy tam też podobne jakiegoś takiego neo czegoś, to jest burhanizm, tam jest kult tych duchów przyrody, które nazywa się burhanami, ale z kolei te buddyjskie też mogą być burhanami. Ale, no czyli jakby to podsumować, wśród Turkijczyków jest to monoteizujące czy monoteistyczne, bo myślę, że w dużej mierze jest to wpływ duchowości islamskiej. W przypadku Buriacji, Mongolii, czyli tych ludów mongolskich, które też są Mongołami, ludem mongolskim, to mamy, bardziej jest to politeistyczne. Nasz czas powoli dobiega końca. Ja chciałem bardzo serdecznie naszemu prelegentowi podziękować. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie tutaj z panem doktorem czy z tym tematem. Chciałem zasygnalizować, że no, zakładając, że pandemia nie zdemoluje nas tak, jak zdemolowała naszą aktywność w zeszłym roku, to wracamy do dawnego naszego stylu, że jeden miesiąc, jedno spotkanie i bardzo proszę wszystkich Państwa, tych, którzy zwłaszcza nie są członkami stowarzyszenia, czyli nie są na liście mailingowej, tak, o sprawdzanie na stronie informacji o spotkaniach, a jeśli ktoś ewentualnie jest zainteresowany otrzymywaniem informacji, ja pierwszy raz jest, to proszę też o jakieś tam podanie maila, tak. Z mojej strony to jest wszystko, dziękuję Państwu. Ja również dziękuję bardzo.